łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami. I z Duchem Twoim. Uznajmy przed Bogiem nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem uczestniczyli w Najświętszej Ofierze. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Nieustannie pomnażasz liczbę dzieci swojego Kościoła. Spraw, aby Twoi wierni przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z sakramentu, który z wiarą przyjęli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Po dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim, bo Dawid mówi o nim. Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język. Także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Oto Słowo Boże.
Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z Nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo Pańskie. Święty Mateusz przedstawia nam jedyne zmartwychwstanie w historii świata i dwie perspektywy jego przyjęcia: wierzących i pogan. Ile zamieszania robią kobiety. Po rozmowie z aniołem biegną z entuzjazmem do zatrwożonych uczniów. Oni jeszcze nie wiedzą. Kobietom pewnie brak tchu, wyprzedzają się wzajemnie. Być może z radości się śmieją, chcą się podzielić dobrą wieścią. Ich wiara znalazła swoje wypełnienie. Inaczej jest z żołnierzami. Są w drodze do miasta, idą ciężkim krokiem, pewnie z niespokojnym sercem. Co z nimi będzie? Zadanie nie zostało wykonane, grób jest pusty, może go znajdą. Może da się to jeszcze jakoś wszystko naprawić? Nie wiedzą, co zrobić, co o tym myśleć. Potrzebują rady. Jezus przychodzi w ciszy. Staje pewnie na ziemi, którą sam wyzwolił swoją śmiercią, która należy do Niego. Przychodzi jako władca. Wszystko dzieje się o świcie. Wtedy miesza się światło z ciemnością. Wtedy jeszcze jest wiele niejasności, bo więcej nie wiemy niż wiemy. Dlaczego na przykład nie ukazał się wszystkim, albo przynajmniej autorytetom, naukowcom, władzom, arcykapłanom? Dlaczego nie zmartwychwstał w naszych czasach, by wątpiący w Niego mogli uwierzyć? Niektórzy powiedzą: jeśli nawet zmartwychwstał, to i tak nie zmieniło to świata. Dalej są wojny i krzywda człowieka. Czy jednak na pewno? To prawda, że nie zmienił świata, ale przecież on nie przyszedł zmienić świata, bo stworzył świat dobry. Słyszeliśmy 2 dni temu, że to, co stworzył Bóg, było dobre. Było nawet bardzo dobre. Przyszedł zmienić człowieka. To ludzie odkupieni, ochrzczeni, odkupieni krwią najdroższą, tworzą wspólnotę Kościoła. Mniej się boją, bo wierzą, że Bóg ich nigdy nie opuści. Mają nadzieję na życie wieczne, bo skoro On zmartwychwstał, to i my żyć będziemy. I potrafią kochać bardziej, niektórzy nawet oddając życie za innych. Zmartwychwstanie zmieniło wszystko. Ewangelia w greckim oryginale używa słowa świt, wczesny ranek,
świtający dzień. Jan napisze, że Maria Magdalena udała się wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno. Święty Marek, że kobiety udały się do grobu wczesnym rankiem, gdy słońce już wzeszło. Świt to jest moment, w którym noc niejako mocuje się z dniem, ciemność ze światłem, niewidzialne z widzialnym. Gdy zderzamy się z rzeczywistością, która przekracza nasze wyobrażenie, potrzebujemy czasu, żeby ją zrozumieć. Czasami dziwimy się, unosimy brwi, potrząsamy głową, sprawdzamy, czy to, co zobaczyliśmy, było prawdą. Narastająca radość spełnionej nadziei miesza się z lękiem i niepewnością, aby nie doznać jakiegoś zawodu. Świt to walka jasności z ciemnością. Zmartwychwstanie Jezusa, jak żadne inne wydarzenie, zasługuje na takie zdumienie. Święta liturgia Kościoła odpowiada na nasze ograniczenia, bo nawet jako ludzie wiary, czasami słabi i ułomni, potrzebujemy czasu, aby nadążyć za tajemnicą ostatnich dni. Dlatego świętujemy oktawę wielkanocną, upewniając się, że wciąż grób jest pusty. Nie śpieszmy się. Dopóki nasze oczy nie ujrzą Zmartwychwstałego, będziemy Go spotykać każdego dnia w Eucharystii. Przeżywając tajemnicę wielkanocną, błagajmy Ojca Niebieskiego o potrzebne łaski dla nas, dla Kościoła i całego świata. Módlmy się za Kościół Święty, aby cieszył się jednością i pokojem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za całą ludzkość, aby żyła w pokoju danym przez Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za nowo ochrzczonych, aby wzrastali w łasce u Boga i u ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji dziękczynnej za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla rodziny Wenta. W intencji Weroniki, Dragon, Wojtyczka z okazji 40. urodzin z prośbą o zdrowie i dar Ducha Świętego oraz o Boże błogosławieństwo dla rodzin Dragon i Wojtyczka. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, świętej pamięci rodziców Świątkiewiczów, za świętej pamięci Helenę i Andrzeja Łobodzińskich, za świętej pamięci Zofię i Bronisława Kurkowskich oraz syna Bronisława, za świętej pamięci Marię Sawicz, świętej pamięci Marię Franciszka i Stanisława Amarowicz o dar nieba, świętej pamięci Annę Krówka w 8. rocznicę śmierci o łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie od syna Michała z rodziną, o dar nieba dla świętej pamięci Ludwiki Czoch w intencji świętej pamięci Romany i Marcina Bober, za duszę świętej pamięci Marii Błęka, za świętej pamięci Adama Guzika. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, aby radość wielkanocna umacniała naszą wiarę. Ciebie prosimy. Boże dawco życia i zwycięzco śmierci, wysłuchaj modlitwy swojego ludu i spraw, aby wszyscy mogli się radować z Twoich darów. Przez Chrystusa Pana naszego. Thank you.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby odrodzony przez wiarę i chrzest święty osiągnął szczęście bez końca. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami i z Twoim górę serca zmocnijmy do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa. Święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Panie, Ty nas wybawiłeś, przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. Ty jesteś Zbawicielem świata. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym naszym Ojcem Benedyktem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Marka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze, Amen.
wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zmartwychwstania przyjmij.
Wstał Pan Chrystus z martwych. Boże, Ty nas prowadziłeś na drogę wiodącą do wiecznego zbawienia. Sprawniej wielkanocne sakramenty pomnożą w naszych duszach łaskę, abyśmy się stali godnymi Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Na błogosławieństwo. Niech w uroczystość wielkanocną błogosławi Was Bóg Wszechmogący i zachowa Was od wszelkiego grzechu. Bóg przez zmartwychwstanie swojego Syna odrodził Was do życia wiecznego. Niech da Wam udział w Jego chwale. Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki doprowadził nas do wielkanocnej radości. Niech sprawi, abyście obchodzili nieprzemijające święta w radości wiecznej. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.